Jasne, na pewno dzisiaj dziewczyny z budowlanych postawiły nam bardzo wysoką poprzeczkę, którą niestety nie udało nam się dosięgnąć w dzisiejszym meczu i tak, na pewno bardzo dobrze zagrywały zagrywką, jeśli chodzi już o takie jakieś taktyczniejsze rzeczy. My też nie robiłyśmy za bardzo punktów po naszym ataku w kontrach, ani po naszym przyjęciu. No i na pewno tak, no nie do końca takiego początku byśmy sobie, nie taki początek sobie wymarzyłyśmy, ale niestety przegrywamy dzisiaj 3-0. Tak, na pewno zawsze mecz w Łodzi to jest bardzo duże wydarzenie tutaj między nami a Budowlanymi i no na pewno nikt ze strony ŁKS-u nie jest zadowolony z dzisiejszego występu, no ale niestety w następnej kolejce możemy się zrewanżować, więc czekamy. Tak, dokładnie. No na pewno to nie jest wymarzony początek, ale jeszcze wiele przed nami, wiele do wygrania i tak trzeba myśleć. Start sezonu zawsze generuje jakąś niewiadomą, coś, co nie da się do końca przewidzieć, bo ten okres, który przepracowaliśmy, wedle naszej oceny on był dobrze przepracowany, natomiast zawsze, kiedy dochodzi rywalizacja, stres meczowy, start sezonu, to różnie się to może potoczyć. Cieszę się, że dziewczyny tak skoncentrowane wyszły na to spotkanie. Raczej odrzucaliśmy od siebie jakąś dodatkowe bodźcowanie, że to był mecz derbowy. Musieliśmy się skupić przede wszystkim na tym, jak po naszej stronie to będzie wyglądało, a nie z kim dokładnie będziemy grać. Cieszę się, że dziewczyny zrealizowały wszystkie rzeczy, które sobie założyliśmy. Nie ma co ukrywać tutaj. Wszyscy doskonale będą sobie zdawać z tego sprawę, że przede wszystkim zatrzymać nas na piłce wysokiej to będzie klucz. Też dużo nad tym pracujemy, nad rozwiązaniami. Myślę, że akurat dzisiaj to funkcjonowało. Trzeba cierpliwie pracować, żeby to szło w tą stronę. Tak, to napawa optymizmem, natomiast trzeba też pamiętać, że po to ściągamy zawodniczki z zagranicy, które są ograne na arenie międzynarodowej, że one mają wnieść oprócz jakości też tą dozę doświadczenia i niewątpliwie taką liderką u nas dzisiaj była Anna, która dobrze pomagała dziewczynom, nawet kiedy ona nie była zaangażowana w jakieś elementy ataku. Ja już nie liczę, ile tych derbów zostało rozegranych w moim wykonaniu. Jestem ostatnim, który wziął udział we wszystkich. Natomiast bardziej patrzę pod kątem tego, że to był pierwszy mecz sezonu i mamy naprawdę młody i świeży zespół, który musi się też zgrać, zaadoptować. No, nie mogliśmy oczekiwać lepszego startu i trzeba to utrzymać. No może nie obstawiałyśmy tutaj wyniku konkretnego, ale no wiadomo, derby, pierwszy mecz w sezonie, no to motywacja była naprawdę duża u nas, wielka. No starałyśmy się wykonać wszystko, co miałyśmy założone na odprawach i tak dalej, no i to wszystko naprawdę nam wychodziło. Myślę, że dobrze zagrałyśmy w każdym elemencie, mało gdzieś tam nam, powiedzmy, tych błędów wynikało w grze i to dało nam zwycięstwo i się bardzo cieszymy z tego. Tak. Połowa no tutaj składu jest zmieniona, ale praca, jaką wykonujemy na treningach, to naprawdę to, co było dzisiaj widoczne na meczu, tak samo jest to na treningach. Bardzo fajnie pracujemy, skrzydłowe szybko się jakby zaklimatyzowały. Czy to Anna, czy dziewczyny, które wcześniej przyjechały, naprawdę atmosfera jest dobra, treningi są w porządku, więc oby tak dalej. Tak, zdecydowanie lepiej się gra właśnie przy pełnej publiczności niż przy paru osobach. To jednak niesie nas do tego, żeby jeszcze lepiej grać. Te właśnie okrzyki tutaj kibiców, czy nawet z ŁKS-u, czy coś, to po prostu jest atmosfera, to się dzieje na tym meczu, fajne rzeczy naprawdę, nam to pomaga.